Na szczęście potrącenie kobiety, do jakiego doszło w piątek na Unii Lubelskiej, skończyło się jedynie złamaniem nogi. Policja będzie analizować przebieg zdarzenia. Jest zakwalifikowane jako wypadek. Musimy ustalić, jak do tego zdarzenia doszło, czy kierujący, czy też piesza nie przyczynili się do tego wypadku. No i na pewno będzie to konieczne przesłuchanie świadków, jeżeli chodzi o to zdarzenie. Takie potrącenia zdarzają się jednak coraz częściej. Jak mówi Tomasz Kwaśnik, świadomość pieszych jest duża. Niestety ich nieodpowiedzialność i często sam pośpiech przyczyniają się do zwiększonej ilości wypadków. My tutaj możemy apelować do pieszych, a także do kierowców o rozwagę na drogach, w szczególności tutaj, jeżeli chodzi o pieszych, żeby wykorzystywać przejścia dla pieszych, żeby przechodzić w miejscach do tego wyznaczonych, dozwolonych, żeby przechodzić tak, jak uczymy dzieci w przedszkolu z pewnością, gdzie możemy wejść na drogę, czyli rozejrzeć się w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo i kiedy mamy pewność, że możemy wejść na to przejście dla pieszych, wchodźmy na to przejście, nie przebiegajmy, nie zawracajmy na tym przejściu dla pieszych. To może nas uchronić po prostu przed nieszczęśliwym wypadkiem, długą rekonwalescencją, bądź też przed utratą życia. Niestety znaczna część zdarzeń związana z potrąceniem pieszego ma miejsce na przejściach dla pieszych. Kierowcy niejednokrotnie, jeżeli mamy na przykład ulicę dwupasmową, tutaj kiedy zatrzymuje się jeden kierowca przepuszczając pieszego, niestety drugi z kierowców nie zatrzymuje się i w tym momencie dochodzi do potrącenia pieszego. To nie są odosobnione przypadki. Bardzo często właśnie w naszym mieście to się zdarza, w szczególności ulica Trzybetowska, Gryfitów, ulica Koszalińska. Tam kierowcy za nic mają przepisy ruchu drogowego, za nic mają ostrożność dojeżdżając do przejścia dla pieszych, bo niestety musimy tutaj zachować tą taką dozę ograniczonego zaufania. Kary za niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego przewidziane są zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Piesi też, jeżeli chodzi o poruszanie się na jezdni, są odpowiedzialni za ten ruch pieszych i mogą zostać ukarani, jeżeli naruszą przepisy ruchu drogowego, w szczególności gdy przechodzimy na czerwonym świetle, bo wszystkim nam się spieszy. Piesi też w miejscach niedozwolonych przechodzący też podlegają karze. To samo się tyczy pieszych, którzy poruszają się po zmroku. To, że mamy sezon letni, że dłużej jest widno, ale niestety też się zdarza, że piesi poruszają się po zmroku bez elementów odblaskowych, bez dodatkowego oświetlenia, które powinno być. Policja wciąż apeluje do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.